Kolejny numer. Zmiana uchwały nr 8/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa na lata 2011-2033 z późniejszymi zmianami. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 925. Drugie czytanie. Nie mamy poprawek, ani jasnych poprawek. Stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 925? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 31 osób za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w druku nr 925.